drużyny, których naprawdę nie lubimy. Jest w nich na przykład Lech Poznań, Krakowia czy Wisła Kraków, Arka Gdynia, jeżdżę po całej Polsce, po świecie za Legią i w Warszawie zawsze jestem na meczu i no nie potrafię już szczerze mówiąc bez tego żyć. Wiadomo, że jeżeli już by doszło do jakiejś sytuacji, to wiadomo, że dziewczyny zawsze są odsuwane, mają się odsunąć, jakby dziewczyna nigdy nie jest ruszana. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Strefa Wolnych Myśli. Dziś gościmy Edytę, zagorzałą kibickę Legii Warszawa. Cześć. Witam Ciebie. Edyto, od ilu lat kibicujesz swojej drużynie? 17 lat. 17 lat? Tak. To ile miałaś lat, kiedy byłaś pierwszy raz na meczu? Niecałe 7. To były wakacje, ja urodziny mam w październiku, więc to było niecałe 7 lat miałam. Zabrał mnie na pierwszy mecz tata, którego wcześniej zabrał jego tata, więc u nas jest to trochę taka tradycja rodzinna. Nie pamiętam, jaki to był mecz, z kim graliśmy. Pamiętam, że byliśmy na trzecim miejscu. I tata mnie zapytał, czy chcę pójść na mecz. Ja oczywiście, jako taka rozkoszna małe dziecko, powiedziałam od razu tak, tak. Było dla mnie na początku trochę za głośno, no ale wiadomo, że dzieci są bardziej wrażliwe na dźwięki. I zostało mi tak. No i spodobało mi się i do dnia dzisiejszego kibicuję. Jeżdżę po całej Polsce, po świecie za Legią. I w Warszawie zawsze jestem na meczu i no nie potrafię już szczerze mówiąc bez tego żyć. Niesamowite. A powiedz, co tak bardzo pasjonuje Cię w piłce nożnej? To nawet nie jest kwestia piłki nożnej, to jest kwestia ludzi, których tam poznałam, którzy są dzisiaj moimi znajomymi, przyjaciółmi. Wszystko się, cały czas wolny, który praktycznie posiadam, wiąże z tym i poświęcam na to. To jest naprawdę fajna zabawa momentami. Oczywiście proszę nie wierzyć w to, że latają butelki na stadionach, że jest strasznie niebezpiecznie, bo ja chodzę na tą trybunę, która jest niby najbardziej niebezpieczna i jest tą trybuną najbardziej zagorzałą. Jesteś tam wśród tych facetów pocących się, krzyczących. Też krzyczysz na meczu? Tak, też krzyczę na meczu, też śpiewam na meczu. Często mam taki głos jak dzisiaj, chociaż dzisiaj przez to, że jestem chora, ale zdarza mi się mieć taki głos po meczu. Tak samo kibicuję jak każdy chłopak, który chodzi na ten mecz. I tak samo jestem w to zaangażowana, nie ma tutaj żadnej różnicy. No i jakie są takie przyśpiewki najbardziej popularne? Mamy taką jedną piosenkę, którą zawsze na początku śpiewamy. Ona się zaczyna od słów Mistrzem Polski jest Legia. To jest chyba jedna z najstarszych piosenek. Mamy... Tego jest naprawdę strasznie dużo, więc ja musiałabym tu spędzić następne 40 minut albo i lepiej, żeby zacząć każdą z po kolei cytować. Czy Mistrzem Polski jest Legia? Na dzień dzisiejszy nie, ale to jest zawsze oczywiście marzenie każdego kibica, żeby jego drużyna była jak najlepsza. Chociaż akurat w mojej opinii, w opinii wielu moich znajomych, dla nas nie jest ważne to, że Legia jest na pierwszym miejscu, jest mistrzem Polski, czy jest w trzeciej lidze i gra na jakichś okręgowych boiskach. Dla nas ważne jest samo słowo Legia, ta tradycja, która jest z tym związana. My nie tylko i wyłącznie kibicujemy, ale także łączymy z tym dużą część życia naszego prywatnego. Czyli można powiedzieć, że ta pasja to nie jest pasja do piłki nożnej, tylko pasja do konkretnej jednej drużyny. Tak, do wartości, które ona sobie reprezentuje, do historii, którą ona ma za sobą. No i jakie to są te tradycje? To jest klub, który powstał w 1916 roku, więc już przeszło 90 lat temu. Nawet na 90. rocznicę robiliśmy taki album, mamy takie swoje stowarzyszenie kibiców Legii Warszawa. Ja do tego stowarzyszenia oczywiście należę. Nasze stowarzyszenie jest najstarsze, najdłużej istnieje. Jakby tutaj ten początek nadaliśmy innym klubom piłkarskim, innym kibicom. Jak tutaj to wszystko stworzyć i jak można zrobić zorganizowany ruch kibicowski. I czy to jest taki zawsze grzeczny, poprawny, zawsze dla siebie miły i miły dla innych drużyn ruch piłkarski? Czy zdarzają się animozje z kibicami innych drużyn? Wiadomo, że no, tak jak są w życiu, jest nie wszyscy ze wszystkimi się lubią. Mamy swoje drużyny, którymi naprawdę się nie lubimy i... Ale dlaczego? Bo to jest dla mnie na przykład największy fenomen. Dlaczego jedna drużyna nie lubi drugiej drużyny? I to najczęściej z tego samego miasta, prawda? I chyba w Warszawie jest podobnie. No w Warszawie jest tak podobnie, znaczy zasadniczo no, ta druga drużyna dla nas jakby nie istnieje i nie jest z Warszawy, ale tutaj to jest też kwestia na dłuższy temat. Natomiast jeżeli chodzi o to, no to często jest tak, że no nie wiem, chociażby Kraków i Warszawa, no tutaj też weszły kwestie tego, że Kraków był stolicą, teraz jest Warszawa stolicą, oni dalej uważają się, że to jest to najpiękniejsze, najwspanialsze miasto. To od takich drobnych... strasznie zamierzchłe te animozje. To takie od najdrobniejszych rzeczy właśnie tego typu zaczyna się.
Tak samo z Poznaniem. No, często jest tak, że te duże miasta nie lubią się między sobą, bo wiadomo, że każdy zawsze chce być najlepsze. I to od kwestii właśnie typowo społecznych, że każde miasto uważa się za lepsze, to przychodzi też na ruch kibicowski bardzo często. My akurat mamy swoje zaprzyjaźnione drużyny ze Szczecina, Sosnowca i Elbląga i z nimi nawet często się spotykamy. My jeździmy do Szczecina, Szczecin przyjeżdża, no tak samo jest z Elblągiem i z Sosnowcem. Natomiast są drużyny, których naprawdę nie lubimy. Jest w nich na przykład Lech Poznań, Krakowia czy Wisła Kraków, Arka Gdynia i to są też duże miasta, które no, między sobą się nie lubimy, a to są już animozje, które mają 20-30-letnią historię. Ale jak Gdańsk? Też się nie lubimy. Też się nie lubicie? Też się nie lubimy, chociaż okay. Kiedyś mieliśmy ciepłe stosunki, ale na dzień dzisiejszy one są raczej bardzo, bardzo ochłodzone i bardzo się nie lubimy. Ale powiedz szczerze, czy byłaś kiedyś świadkiem wybryków chuligańskich? Także ktoś za inny kolor szalika po prostu był w stanie komuś przyłożyć. Znaczy powiem tak, ja zaczęłam kibicować w latach 90., skąd ta cała historia i to cały negatywny obraz kibica zaczął powstawać. Kiedy rzeczywiście no, na stadionach działy się różne rzeczy i byłam tego świadkiem. Natomiast dzisiaj mamy rok 2010 i naprawdę się pozmieniało. Dzisiaj można normalnie, chociaż kiedyś też, zresztą ja jestem tego przykładem, można było przyjść z dzieckiem na stadion. No tak, no ale piłka nożna, wiesz, zawsze budzi emocje. Piłka nożna równa się kibice, a kibice często postrzegani są jako chuligani. Powiedz, ile w tym jest prawdy, a ile w tym jest po prostu jakiegoś mitu społecznego? Na dzień dzisiejszy jest naprawdę to w większości mitem, bo na dzień dzisiejszy jest próba coraz bardziej wprowadzania w coraz bardziej restrykcyjnych ustaw, jakby mających na celu uspokojenie rynku kibicowskiego, które oczywiście tylko powodują jeszcze większą złość na ustawodawcę, no bo jednak jeżeli zabrania nam się rzeczy, które są fajne, chociaż tutaj tak zwane race, czyli środki pirotechniczne używane na stadionach i one naprawdę wzbogacały to środowisko. Czy takie race mogą być niebezpieczne? Czy wiadomo, że to jest coś, co się pali, więc jeżeli ktoś w to włoży rękę, no to wiadomo, że to można się poparzyć, ale same jako takie nie są niebezpieczne. Jeżeli wie się, jak się odpalać, a ludzie, którzy to robią, to naprawdę nie robią tego od wczoraj, tylko robią to od kilku dobrych lat, więc wiedzą, jak stanąć, jak się poruszać i jak zrobić tak, żeby nikomu nic się nie stało, bo sama raca paląc się nie powoduje żadnych szkód. Dopiero jakbyśmy nagle zaczęli w to wkładać rękę, no tak jak w palące się ognisko, no to coś się może stać. Ale kobieta kibicka, czy kobieta kibic, to jednak chyba cały czas rzadkość na meczach, prawda? Nie, wbrew pozorom nie. Ja mam bardzo dużo koleżanek, które tak samo jak ja chodzą na mecze i od bardzo, bardzo długiego czasu. Też czy tata, czy brat, czy chłopak zaprowadził je na ten mecz, czy kolega nawet z osiedla. I ja mam naprawdę sporo tych dziewczyn, które są i kibicują tak samo jak ja. No i jak jesteście traktowane przez facetów, kibiców? W jakiś wyjątkowy, specjalny sposób? Na równi, jak równy partner, bo bawi nas to samo, robimy to samo i jesteśmy takim samym partnerem jak każda inna osoba. Jeżeli kochasz tą drużynę, jeżeli jeździsz z nią po całym świecie i po Polsce, to masz się tak samo zachowywać jak kibic chłopak. A czy ty albo inna kobieta kibicka była kiedyś obiektem jakichś obraźliwych tekstów ze strony faceta przeciwnej drużyny? Czy takie rzeczy się zdarzają? Czy na przykład kobiety, rozumiesz o co mi chodzi, czy stają się jakimś celem szykanowań? Nie, w ogóle nie ma takich sytuacji. No, wiadomo, że jeżeli już by doszło do jakiejś sytuacji, to wiadomo, że dziewczyny zawsze są odsuwane, mają się odsunąć. Jakby dziewczyna nigdy nie jest ruszana, bo to jest jednak dziewczyna. W tej sytuacji wiadomo, czyli jest taki kodeks honorowy, jest tak? Jest kodeks honorowy, że kobiet się nie rusza, no bo wiadomo, że to jednak jest kobieta, no i zasadniczo kobiet się nie bije, tak? Natomiast wiadomo, że jednak jesteśmy tą płcią piękną i zdarzają się uśmiechy w naszą stronę, zdarzają się różne komplementy, różnie mówione, bo też czasami no, forma, w jakiej one są mówione, no, czasami no, jest troszeczkę krępująca, no, ale wiadomo, że jesteśmy też kobietami i musimy się na to przygotować. Ale też dzięki temu, że my jesteśmy bardzo dużo związków, małżeństw powstało na tej Legii i do dnia dzisiejszego cały czas powstaje. Naprawdę jest bardzo dużo par, które właśnie poznały się na meczu, właśnie poznały się na wspólnych imprezach kibicowskich i do dnia dzisiejszego są razem. Mówisz to z autopsji? Tak, ja swojego byłego chłopaka też poznałam na meczu, poznałam go na Legii, no na dzień dzisiejszy się rozstaliśmy, ale do dnia dzisiejszego jesteśmy przyjaciółmi, też nie powstały jakieś animozje między nami.
przez to, że się rozstaliśmy, do dnia dzisiejszego się bardzo przyjaźnimy, ale bardzo dużo moich koleżanek właśnie poznało swoich chłopaków na Legii i bardzo rzadko się zdarza to, że poznawałyby z innego środowiska niż Legia. A gdybyś poznała cudownego chłopaka, gdzieś wiesz, nie na meczu, ale gdzieś w pubie czy na ulicy i okazałoby się, że jest kibicem na przykład Polonii, co wtedy? Przegrany, od razu. Nie ma szans, rozumiem. Nie ma mowy, ja mam, jeżeli chodzi o to, jeżeli byłaby to osoba neutralna, no to oczywiście, że wiadomo tak, ale jeżeli byłby kibicem innej drużyny, no myślę, że byśmy się nie dogadali w tym momencie, nie ma takiej możliwości. Jednak dla mnie to jest moja pasja i ja temu poświęcam znaczną ilość swojego czasu. Ja rozumiem, że on może nie chcieć chodzić ze mną na mecze, ale nie może kibicować, zwłaszcza Polonii. A czy nie spotkałaś się kiedyś z opinią od osoby neutralnej, że takie postrzeganie czy takie uwielbienie dla drużyny ma zagrożenie pewnego fanatyzmu? Bardzo możliwe. Ja się przyznaję do tego, że jestem w jakiś sposób fanatykiem, bo nie jest to tylko kwestia samego chodzenia na mecz, czyli poświęcenia jednej czy co drugiej soboty, czy każdej soboty wieczoru na pójście na mecz i wrócenie, tylko ja poświęcam na to dużo więcej czasu. Bo oprócz tego jest mnóstwo akcji charytatywnych, rzeczy do zrobienia, pojechania po coś, kupienia czegoś i to zajmuje naprawdę sporo czasu. Więc czasami są takie tygodnie, że cały wolny czas poświęcam tylko i wyłącznie na Legię i wychodzę z pracy, gdzie na co dzień jestem prawnikiem i zupełnie w innym świecie funkcjonuję. Wychodzę z pracy i ubieram się w normalny inny strój i biegam po stadionie, tak? I zupełnie to inaczej wygląda. Jest to jakiś fanatyzm. Jest, musi być, bo łączy z tym nie tylko życie, jakąś część życia prywatnego, ale prawie całą część życia prywatnego z tym łączy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Edyta, kibicka Legii Warszawa. Jeżeli chcecie skomentować ten odcinek, piszcie na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli natomiast chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do widzenia.